Takiego meczu na stadionie przy ulicy Zielonej nie było od lat. W pięknym stylu przy wypełnionych trybunach Gryf Słupsk pokonał Jaguara Gdańsk 3-0. Dzięki temu wrócił na pozycję lidera pomorskiej piłkarskiej czwartej ligi, wyprzedzając bezpośrednich rywali, wspomnianego Jaguara i Bałtyk Gdynia. Gryf musiał wygrać sobotnie starcie, aby znaleźć się na pozycji lidera. Od pierwszej minuty zaczął robić to niesłychanie konsekwentnie i z dużą pasją. Pod bramką gości co chwila dochodziło do gorących spięć, a słupszczanie mieli dużo pomysłów, by pokonać bramkarza rywali. W ostatniej chwili brakowało jednak skuteczności. Kanonadę zaczął Wiktor Ciechański. Mógł zdobyć gola na 1-0, jednak sparowaną przez golkipera piłkę po strzale Andrzeja Łyszyka skierował znów w środek bramki w bramkarza Michała Nowaka. To było hasło Gryfitów do frontalnego natarcia. Goście nie istnieli, a na bramkę przyjezdnych sunął atak za atakiem. Słupszczanie próbowali w zamieszaniu podbramkowym. Nie udało się. Potem Wiktor Ciechański uderzył w słupek. Następnie Więckowski głową obok bramki. Sprytnie piętą próbował trafić Maciej Miecznikowski. Znów Paweł Szmytkiewicz po rzucie rożnym uderzał głową, ale piłka przeszła nad poprzeczką. To nie był koniec. Jeszcze do przerwy Łyszyk dwukrotnie próbował zdobyć gola. W 30 minucie piłka po jego uderzeniu wyszła na róg. W 42 minucie po zespołowej akcji i jego strzale futbolówka poleciała nad bramką. To, co nie wyszło Łyszykowi przed przerwą, udało się po przerwie. W 51 minucie po zespołowej akcji piłka trafiła do Słowińskiego, potem do Miecznikowskiego, a na końcu do Łyszyka. Ten trafił obok bezradnego golkipera gości. Gryf prowadził 1-0, a gol wniósł wiele spokoju w poczynania słupszczan. Nie zniechęcił jednak do dalszych ataków. W 66 minucie Miecznikowski pasyście Klamrowskiego sprytnie głową trafił na 2-0. Natomiast w 73 minucie Słowiński po podaniu Łyszyka podwyższył rezultat na 3-0, gdyż piłka całym obwodem, jak sygnalizował boczny arbiter, przekroczyła linię bramkową. To nie były wszystkie akcje Gryfitów w drugiej odsłonie. Bramce Jaguara zagrażali także Słowiński, Wiktor Ciechański, Klamrowski i Nikodem Ciechański. Goście w pierwszej połowie nie stwarzali sobie okazji. W drugiej tylko kilka razy zagościli w polu karnym trójkolorowych. Byli jednak za słabi, by zdobyć gola. Gryf został liderem, wszedł na fotel lidera, także tutaj fajnie chłopcy pograli, 3-0 z wiceliderem, to jest nie przypadek, wydaje mi się, że tutaj potencjał jest i robimy dalszy cel, który jest wszystkim znany, musimy to wygrać, musimy po prostu awansować i chciałbym, żeby coraz więcej kibiców przychodziło, chociaż dzisiaj nie ma za dużo zastrzeżeń, ale potrzebujemy Was, Wy jesteście 12 zawodnikiem, dobrze było, żebyście mogli tutaj przybyć na każdym meczu, dopingować nas, wspierać, patrzeć na ten rozwój drużyny, żebyście byli tą cząstką tego, żeby zasługa też była wasza, że to ten awans będzie nie tylko od zawodników zależny, ale także od tego 12 zawodnika. Cieszę się bardzo, wchodzimy na pozycję numer 1, walczymy dalej. Tak o meczu mówił Piotr Formela, szkoleniowiec Jaguara Gdańsk. Przede wszystkim gratuluję trenerze zwycięstwa 3-0. No cóż, mecz się układał. Mimo to, że tak naprawdę w drugiej połowie zdobyliście 3 bramki, moim zdaniem to w pierwszej połowie byliście drużyną, która ten mecz sobie troszeczkę ułożyła. W drugiej połowie chcieliśmy pójść po 3 punkty, no ale tutaj zadecydowały jakieś tam rzeczy, które gdzieś tam sobie też przeanalizujemy. Chyba ten wyblok tam, nie? No to na 2-0 było? Czy wyblok poszedł, nie? Tam, nie? Tam ten wyblok poszedł, no i tam przegraliśmy ten pojedynek w sumie 2-1 i tak. Także no, fajny sposób, fajne rozwiązanie, także widać, że tutaj jest dobra praca robiona. Natomiast no, tak jak mówimy, gdzieś swoje błędy popełniliśmy, na pewno wyciągniemy wnioski po tym meczu i cóż, mamy w obecnej chwili stratę jednego punktu do lidera. W tamtej rundzie mieliśmy po 4 meczach 6 punktów, więc uważam, że jest wszystko otwarte i na pewno nie będziemy teraz płakali w powrocie z autokarzy. Oczywiście jesteśmy wściekli, jesteśmy źli. Ja wiem, że zawodnicy na pewno mają do siebie jakiś żal czy taką złość sportową. Na pewno to się obróci w tą stronę, że w przyszłym tygodniu już powalczymy o kolejne 3 punkty. Mówię, jak mówię, gratuluję dla Gryfa, stworzył sobie dzisiaj więcej klarownych sytuacji i wygrał z nami. Natomiast w ten sposób spotkanie komentował Krzysztof Miller, trener Gryfa.
No przede wszystkim wielka radość, bo i można powiedzieć, że ulga, tak? Gdzieś tę pozycję lidera straciliśmy w końcówce sezonu i chcieliśmy bardzo szybko wrócić na fotel lidera. Udało nam się to dzisiaj. Jestem mega dumny z chłopaków, z postawy chłopaków, z zaangażowania, ich podejścia, nie tylko do tego meczu, ale w całej tej rundzie. Za to, jak ciężko pracują i walczą o to, żeby spełnić marzenia nie tylko swoje, ale również i mieszkańców Słupsku. Myślę, że dzisiejszym meczem z tak mocnym przeciwnikiem, jakim jest Jaguar, bo to był mecz lidera z wiceliderem. Stworzyliśmy sobie naprawdę bardzo dużo sytuacji i mogliśmy ten mecz nawet wygrać dużo, dużo więcej, ale cieszy nas przede wszystkim zwycięstwo i to jest dla nas najważniejsze. Wiadomo, że też bramkarza będzie cieszyło to, że nie straciliśmy bramki od 4 spotkań. Mamy fajny ten bilans, ale tak naprawdę liczą się tylko 3 punkty na sam koniec i już tak naprawdę z pokorą podchodzimy do kolejnego spotkania i będziemy chcieli go wygrać, bo tutaj tak samo jak i Jaguar i my będziemy walczyć do końca, ale jeszcze inne zespoły nie powiedziały, że tutaj nam się, nie wiem, położą. No, w każdym mecz będzie dużo walki, zaangażowania, ale dzisiaj chłopaki pokazali, że są na sportowym, wysokim poziomie, ale nie tylko z piłkarskim, ale również mentalnym. No i również bardzo dziękuję kibicom za ich doping i wsparcie, za tak liczne przybycie. Naprawdę czuliśmy ich oddech na piersiach i mogliśmy w tej drugiej połowie rozwinąć jeszcze bardziej skrzydła jak Gryf. Słupski zespół ma 50 punktów i o 1 wyprzedza Jaguara Gdańsk i o 5 Bałtyk Gdynia. W Wielką Sobotę Gryfici zagrają w Lęborku z tamtejszą Pogonią.